jesteście dwoma walczącymi ze sobą plemionami. O skarb, który ja trzymam. 5. Dobrze byłoby teraz. Tak, żeby dało się ten balon obwiązać, chwycić, tak, żeby nie spadł. Do góry wszystkie potem zbierzemy, tak, żeby się trzymamy. No jak, tak, może być pewnie. Jeszcze troszkę, za dwa razy. Trzeba jak najszybciej dotrzeć do tamtej bramki. Do tamtej? Tak. Okrążyć ją. I kto pierwszy tutaj wejdzie, która grupa do środka, ta wygrywa. Do bramki, do środka. Jesteśmy. A tutaj. To. Okej. Brawo. Ła! Pyska! Ła! Jedziesz! Jedziesz! Jak chcecie, możecie iść na kołek. Ale to już trasa jest opracowana. Ten. W każdym razie z tego miejsca startujecie. A czy pójdziecie tam? Czy tam? Uwaga. I tempo. Mam gminów. Są takie te wyboje. Tak. O, Anita. Nie to prawo, nie to prawo. Stop, muszę przełożyć nogę. Przełóżcie nogę za drugą. O, jest torba, słuchajcie, gdzieś. Jest? Masz? Czekaj, mam drzewo. Masz? Ale torby nie czuję. Jest! Jest, tak, brawo. Aż tak szczegółowo nie wchodzimy. Pożywienie to jest jeden zasób. Picie! To jest drugi, natomiast trzeci to jest schronienie. Te trzy zasoby zwierzęta chcą zdobyć. Jak to robimy? Przed rozpoczęciem rundy zwierzęta i zasoby stoją w szeregach naprzeciwko siebie i przed rozpoczęciem rundy zwierzęta wybierają, jaki zasób chcą zdobywać. Mogą wszystkie się zdecydować na ten sam, ale może każdy zwierzak inny zasób wybrać. Tak samo zasoby decydują, jakim zasobem będą. Jesteście odwróceni tak, żeby w trakcie ustalania zwierzęta nie wiedziały, co będzie do dyspozycji i żebyście wy nie wiedzieli, co oni planują sobie zdobyć. I na start odwracacie się i tak, zasoby pokazują, jakim są zasobem i pokazują to w ten sposób. Tak, schronienie, tak, picie, a tak, jedzenie. Ok? I bardzo ważna rzecz, pokazując zasoby cały czas, jakim zasobem są i pod żadnym pozorem nie uciekają. To jest bardzo ważne. Bardzo trudne. To pierwszy, ten lepszy. Zwierzę, które podbiegnie do zasobu, który chce zdobyć, wystarczy, że ten zasób dotknie. Wtedy ten zasób zabiera ze sobą i przyciąga na swoją stronę do zwierzaków. Jeżeli jakiś zwierzak się spóźni, bo na przykład ktoś, jakiś inny zwierz go wyprzedzi i zdobędzie wcześniej ten zasób, albo tego zasobu po prostu nie będzie, no to niestety tam zostaje i sam się staje zasobem. Tego chciałem! Tutaj będziemy stać tak, żeby nie widać było do końca tego szlaku, natomiast no troszeczkę widać tą linę, tak, która jest tam powieszona. Więc ja będę podprowadzać każdą osobę do tej liny po kolei, później zamkniętymi oczami, pytając się liny, będziecie podążać po tym przygotowanym szlaku. Generalnie chodzi o to, aby tak wybrać ten szlak, tak wybrać tę trasę, żeby się tam coś ciekawego wydarzyło. On nie jest długi. Jak będziecie to robić dla dzieci czy młodzieży, to warto również go pociągnąć trochę po ziemi, jak oczywiście jest ciepło, tak, żeby tam można było trochę popełzać, podjść na czworaka, gdzieś pod jakimś może konarem przejść, to jest bardzo ciekawe. Natomiast zobaczycie, nawet taki bardzo prosty tutaj szlak, który przygotowałam, może już troszkę atrakcji dostarczyć. Thank you.
początek taki łatwy, łatwy i tak się fajnie idzie i nagle przeszkoda, tak? Że stopniowanie trudności też jest ważne. Będziecie miały okazję jeszcze trochę skorzystać z tej nowej wiedzy, że rzeczywistość z zamkniętymi oczami jest troszkę inna niż z otwartymi. Osoba z otwartymi oczami prowadzi tą z zasłoniętymi do jakiegoś drzewa tutaj w okolicy. No próbujcie nie przekombinować, ale żeby może nie było najbliższe, tylko tutaj kawałek. I jakieś charakterystyczne, tak żeby było na pierwszy raz łatwo. Mhm. Osoba z zamkniętymi oczami sobie dotyka całego drzewa, obłuchuje, sprawdza, co jest wokół, czyli zapamiętuje to miejsce bez zmysłu wzroku. Później przewodnik wraca z ćwiczącym tutaj do bazy, otwiera druga osoba oczy i szuka tego drzewa. To chude, tam, to. Ale no widzisz, jak jesteś bystra koleżaneczka? No tak. No nie miało gałęzi, no bo tak, miało ten tak, wystający z jednej, potem z drugiej. Ale wydaje się takie większe, trochę straszniejsze. Jak próbowałam znaleźć swoje drzewko, to wydawało mi się, że było wokół niego tyle krzaków, tyle patyków, a tak jak patrzę na nie wzrokiem, no to właśnie tam to jest dziuplą. Tam właściwie nie ma tam za bardzo jakiś krzaczek mały, a mnie się wydawało, że cały czas gdzieś te patyki, a to w twarz mi uderzyło gdzieś tam coś, a to po nogach mi śmigało i zupełnie jakoś inaczej się to odbiera. Myślę, że kiedyś tyle lat się jeździło na obóz harcerski z tymi dzieciakami się szalały i się do szałas zrobiły. Jejku. Chyba się starzejemy, bo nie wiem, czy byliście teraz chciały. Kurtkę mi widać? Krało się oko. Widzisz ich? Upolowane! Ahoj! Trzeba się umieć maskować jeszcze. Jak ta nasza trasa? Momentami miałyśmy problem, ale... Ale tak to dobrze, obrysowałam. Super, tak, brawo. Tak, tak, no. Mogę być. Dziękujemy. Tak, tylko nie za bardzo się umiesz kamuflować. Czerwona kurtka, nie? Nie wiedziałam, że ja was też zobaczyłam po czerwonej czapce. Ale gdyby nie czerwona kurtka, to też mogłyśmy jej minąć. Ale tak, nie? Bo tutaj już się zastanawiałyśmy, gdzie mamy iść. Że dalej jednak wędrujemy. Także czyli gratulacje. Podziękujcie, że kurtkę wzięłam. Dziękuję. Bo byście poszły w dziką stronę. Tak.